Kolekcjonerzy roślin doskonale wiedzą, że poszukiwanie nowych odmian oraz gatunków nie kończy się nigdy. Dobrze by było, gdyby większość naszych ogrodów była z gumy i moglibyśmy sadzić je w dowolnym miejscu, ale oczywiście tak nie jest, niestety. Natomiast coraz więcej odmian oraz gatunków różnych ciekawych roślin przybywa na naszym polskim rynku ogrodniczym. Niestety większość roślin, które chcielibyśmy w naszych ogrodach mieć, cały czas jeszcze gdzieś tam dopiero jest w powijakach i występują wyłącznie w niektórych zagranicznych szkółkach. Ale mimo tego warto szukać roślin, które się chce mieć i o których to w ogóle mamy pojęcie, że istnieją, bo zazwyczaj o większości nawet nie mamy pojęcia, że takie są. Ja dziś chciałbym Wam pokazać kilka roślin, takich nowości, które niedawno przywędrowały do mojego ogrodu i z których to niesamowicie się cieszę. Pierwszą z tych niezwykłych nowości jest kamelia. Wydawałoby się wszystkim, że kamelie mają liście zielone. Aczkolwiek odmiana Femme Fatale jest zupełnie inna. Została wprowadzona na rynek europejski dopiero w zeszłym roku i możemy ją bardzo rzadko gdzie spotkać. Tak naprawdę ta odmiana, którą tutaj widzicie, została przywieziona z zagranicy do mnie i wyróżnia się takimi właśnie czarnymi liśćmi. One oczywiście z biegiem lat będą zmieniały kolor na zielony, ale te tegoroczne liście na tych tegorocznych przyrostach mają kolor taki czekoladowo-czarny. A tutaj widzimy, tutaj są już te liście bardziej takie zielone, głęboko zielone. I kamelia ta tworzy kwiaty, pełne kwiaty w kolorze czerwonym, które pojawiają się na roślinie od lutego do kwietnia, w zależności oczywiście od pogody. Jest to kamelia, która podobno wytrzyma minus 15 stopni, czyli jest jedną z bardziej odpornych kameli na mróz. Ja będę ją testował u siebie w ogrodzie i zobaczymy, czy da radę. Hibiskus bylinowy w odmianie Edge of Night. Jest to odmiana chyba o najciemniejszych liściach, jaką ja osobiście widziałem. Te liście wręcz zmierzają ku kolorowi takiemu czarnemu z domieszką purpury i z takim kolorem czekolady. Bardzo ciemne, karbowane liście, a kwiaty są czerwone. Jedna z najpiękniejszych odmian ze względu na liście, jaką ja osobiście widziałem. A to cudeńko nazywa się Schefflera tajwaniana, Schefflera tajwańska. Przywędrowała do mnie z Wielkiej Brytanii i jest to najbardziej, jeśli nie jedna z najbardziej odpornych Schefflera, jaką możemy ewentualnie próbować uprawiać w naszym klimacie w gruncie. Ja trzymam ją jeszcze cały czas w donicy. Ta sadzonka przywędrowała do mnie w styczniu. No i jak źródła podają, i to są bardzo pewne źródła z Wielkiej Brytanii, ta roślina wytrzymuje około minus 13, a nawet minus 15 stopni. Ja będę ją testował, ale raczej nie chyba w tym roku, zobaczę jeszcze. Roślina ta w tym momencie ma około 40-50 cm wysokości i może lepiej, gdybym dał jej czas na troszkę po to, aby po prostu podrosła i była bardziej zdolna do adaptacji do niższych temperatur. Jeszcze dodam, że Schefflera ta przywędrowała do Europy z Wietnamu, z tych górzystych, chłodniejszych rejonów. I tam przymrozki, albo nawet i mróz, zdarzają się dosyć często. Albicia Tropical Dream, odmiana wyhodowana w Belgii i jest jedną z najbardziej mrozoodpornych odmian albicji, którą można polecić do uprawy w niektórych rejonach naszego kraju. Wytrzymuje minus 20 stopni, kwitnie
bardzo obficie i kwiaty są mocniejsze niż w kolorze, oczywiście, w barwie, niż u większości odmian albicji, która chociażby rośnie w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu. Tamta ma kwiaty ciut lżejsze, jeśli chodzi o kolorystykę. Bambusy kojarzymy przede wszystkim jako duże rośliny, które osiągają nawet kilka metrów wysokości. Natomiast Fargesia muntiers to odmiana bambusa karłowatego, kępiastego dodatkowo, która tworzy tu takie bardzo zgrabne kule osiągające wysokość 50-60 cm, a zatem bardzo niskie. I ten bambus, jak to Fargesie, nie rozrasta się na szczęście na boki. Zatem tworzy właśnie takie bardzo zgrabne kule, trawiaste kule. Bardzo lubię choicee, mam kilka odmian u siebie w ogrodzie, rosnących na stałe w gruncie. I udało mi się ostatnio dokupić taką jeszcze jedną nową odmianę. Jest to choicea goldfingers, która ma bardzo takie drobne liście w kolorze żółto-limonkowym, w zależności oczywiście od stanowiska. No i czeka cały czas na posadzenie do gruntu. Tetrapanax T-Rex jest to niezwykle egzotyczne i malownicze drzewko, które w cieplejszych rejonach naszego kraju jest w stanie przetrwać zimę, aczkolwiek musi to być dużo większe drzewko. Odmiana ta powinna wytrzymać minus 15 stopni. No zobaczymy, jak sobie poradzi u mnie. Róże perskie to dosyć mało znane róże, które mogą być uprawiane w naszym klimacie pod warunkiem, że mają bardzo przepuszczalne podłoże. Ja wybrałem taką odmianę o kwiatach początkowo biało-różowo, tak, fioletowych, a następnie ten kolor zmienia się na taki właśnie biel w połączeniu z fioletem. Piękna róża. Facja japońska. Spróbuję uprawy tej rośliny w gruncie. Mam inne dwie odmiany i one radzą sobie naprawdę bardzo dobrze u mnie. W ogrodzie nic im się nie dzieje. Natomiast odmiana camouflage będzie testowana. Ona ma liście w kolorze zielono-żółtym. Sorkokokka to zimozielona, niska krzewinka, krzew, który dorasta do metra wysokości i kwitnie zimową porą. I ten zapach kwiatów jest naprawdę niezwykły, bardzo intensywny i wyczuwalny już z daleka. Ona w tym momencie tworzy już pączki kwiatowe, które tutaj widzicie. Pruszniki bardzo lubię. Posiadam dwie odmiany, które zrzucają na zimę liście. Jest to Mary Simon oraz Gros de Versailles. Natomiast ta odmiana nie zrzuca liści. Ma bardzo, bardzo drobne te listki. I jest to odmiana Puget Blue. Tylko czy ona się sprawdzi u nas w gruncie, tego nie wiem. Podobno jest jedną z bardziej mrozoodpornych odmian, jeśli chodzi o odmiany zimozielone. No, ja zobaczę. Spróbuję ją przezimować w gruncie, póki co jeszcze w donicy, gdyż została niedawno kupiona. Tak z ciekawości, a czemu nie? To oczywiście nie są wszystkie odmiany i gatunki roślin, które przywędrowały do mnie do ogrodu w tym roku. Aczkolwiek wybrałem te najciekawsze, które myślę, że zaciekawią Państwa z dużą siłą. Natomiast ten rododendron, który tutaj widzicie, to jest odmiana Weinlese. Akurat tego rododendrona już mam tutaj któryś rok u siebie w ogrodzie. I ciekawostką jest to, że ta odmiana kwitnie zawsze jesienią, no ale w tym roku wszystko jest wcześniej, więc zakwitła już pod koniec. Och, nawet pod koniec, przecież my dopiero mamy połowę sierpnia. Zatem widzicie, jak wszystko się w tym roku pomieszało.